tak, by dotknąć papieża. To zdanie, które najczęściej słyszało się od Polaków przybyłych na spotkanie z metropolitą krakowskim księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Do Chicago metropolita krakowski przybył z Kanady, gdzie brał udział w 49. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym. Pytaliśmy kardynała o rolę kongresu w kontekście zjawiska laicyzacji. Można by powiedzieć, że Kościół w Quebecu przeżywa pewne trudności, ale Kościół powszechny nie jest zlaicyzowany, nie idzie w stronę laicyzacji. Kościół ma w sobie siły zawsze odradzające się. I w tej chwili na pewno skorzysta z tych sił i odrodzi się na nowo. Myślę, że drogą do odrodzenia jest właśnie msza święta, uczestnictwo w Eucharystii i adoracja. Program wizyty kardynała w Wietrznym Mieście był intensywny, ale za to wszyscy, którzy chcieli się z nim spotkać, mieli taką szansę. Swój pobyt w Chicago metropolita krakowski rozpoczął od odwiedzenia jezuickiego ośrodka milenijnego. Tu w kameralnym gronie spotkał się z siostrami zakonnymi oraz wspólnotą jezuicką. Ksiądz kardynał pobłogosławił nam tej pracy, którą tutaj dla całej Polonii chicagowskiej czynimy. Także jest to dla nas wielka radość i zaszczyt, że ksiądz kardynał zechciał na krótką chwilę tak rodzinnie, kameralnie spotkać się z nami. Cieszymy się bardzo, że nie zapomniał o siostrach zakonnych, że gdzieś pracujemy, tutaj jesteśmy, trudzimy się i on to docenia, dlatego bardzo jesteśmy mu wdzięczni. Dla mnie zawsze kardynał Dziwisz zostanie taką relikwią Ojca Świętego Jana Pawła II, któremu zawdzięczam bardzo wiele osobistych wspomnień. Dla mnie jest takim umocnieniem, też wielkim takim przypomnieniem i wspomnieniem Jana Pawła II. Patrząc na niego, no widziałam papieża. Podczas swojej wizyty w Chicago kardynał Dziwisz kilkakrotnie nawiązywał do trwającego procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, ubiegając to najczęściej zadawane teraz pytanie, kiedy? Zależy nam, żeby ten proces był zrobiony dobrze, żeby poprzez proces jeszcze raz wyszła wspaniała postać. Gość z Krakowa z rąk kardynała Francisa George'a otrzymał wyróżnienie Caritas Christi. Został też uhonorowany przez gubernatora Illinois, który 29 czerwca 2008 roku proklamował w całym stanie Dniem kardynała Dziwisza. Dzień 29 czerwca 2008 został ustanowiony Dniem kardynała Dziwisza na cały stan Illinois. Także jesteśmy z tego ogromnie dumni, że nasze zabiegania i nasze starania w biurze gubernatora zostały w ten sposób ukoronowany, uwieńczony. Metropolita krakowski w Chicago zatrzymał się w rezydencji kardynała George'a, w tym samym miejscu, gdzie 29 lat temu jako sekretarz Jana Pawła II stał za polskim papieżem pozdrawiającym Chicagowian. Wielu z tych, którzy wówczas przyszli pozdrowić Ojca Świętego, przyszli też na spotkanie z jego byłym sekretarzem. 30 lat czekaliśmy na kardynała, tym bardziej, że Karol Wojtyła też bywał tutaj jako metropolita i był też tak entuzjastycznie przyjmowany. Był też w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej 30 lat temu. Są zdjęcia fajne. Cieszę się, że takiego wielkiego przyjaciela naszego papieża mogłam dzisiaj tu osobiście widzieć, słyszeć, usłyszeć tak przepiękne Słowo Boże skierowane do nas tutaj, do Polonii, do wszystkich Polaków. Czy kardynał Dziwisz kibicuje panu zwykle? Nie wiem, chyba jest bardzo zajęty. Kardynał Dziwisz to był przyjacielem Jana Pawła II, ma interesujące rzeczy do opowiedzenia, a jest ważny człowiek w historii świata. Teraz tak dużo jest ludzi zabieganych i tą nieciekawą ekonomią i gospodarką, także podjąć takiego gościa zapomina się o wszystkim innym, pamięta się tylko o tym, żeby go jak najlepiej przyjąć tutaj, żeby pamiętał nas w modlitwach i wtedy, gdy wróci do Polski. Metropolita krakowski zwrócił się także z bezpośrednim przesłaniem do Polonii chicagowskiej. Niech się trzymają tych wartości, z którymi tu przyszli. Niech tym ubogacają społeczeństwo amerykańskie, które potrzebuje dziś tych właśnie wartości. Całym chlebem człowiek żyje. Nie samym chlebem człowiek żyje. Potrzebna mu jest i wiara, potrzebna mu jest kultura, potrzebny jest Pan Bóg. Ja mówię ludziom, dorabiajcie się, bo to jest też rzecz pozytywna. Pan Bóg tak ukierunkował człowieka, ale nie zapominajcie, że Bóg istnieje, żebyście nie zatracili Boga, osiągając dobrobyt materialny. A udzielając wywiadu amerykańskim mediom, kardynał Dziwisz podkreślił, że bez względu na efekt procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, on sam nie ma wątpliwości, że swoje życie spędził u boku świętego.